Razem z Ptychem mamy tylko 1 HP. Ale na szczęście dostaliśmy specjalny dotyk serca, który zamienia cały świat w serca, po których wykopaniu dostajemy jeszcze więcej HP. Oglądajcie cały odcinek, aby zobaczyć, ile serc nazbieraliśmy. Czy chcesz przeżyć najlepszy powrót do szkoły w twoim życiu? Wybierz zestaw szkolny Voyant Team. Znajdują się w nim same najlepsze rzeczy. Ogromny plecak premium z 7 brelokami na zamku, odblaskami z 2 stron i wygodnymi plecami. Piórnik z 2 brelokami, który ma 2 przegrody w pełni wyposażone. Zestaw śniadaniowy. Bidon, który bardzo łatwo się otwiera i zamyka. I śniadaniówka. W środku ma 2 strefy. Worek szkolny, zeszyty, naklejki na zeszyty, teczka dwustronna. A, no i jeszcze długopisy tutaj zostały. Patrz, siema, widzisz te długopisy? Kupując ten zestaw macie gwarantowaną darmową dostawę, zdjęcie z autografem, ale uważaj, bo liczba tych zestawów szkolnych jest ograniczona. Wbij na Voyant Shop i sprawdź. Ptycho, mamy tylko 1 HP, jesteśmy mega słabi, co jest? Nie wiem, stary, ale boję się nawet spać z 1 metra. No, musimy bardzo uważać, bo wystarczy małe, o, patrz, taka dziura i jest po nas, ale nie, dobra, oh my god. Uważaj na siebie, no co ty? Ja nie wiem, jestem naprawdę bardzo słaby. Nie wiem, jaki przeżyłem ten upadek, ale chodź, może w tej wiosce coś jest. Co to jest? O co chodzi? To jest jakiś sercowy blok. Może to jest to, co nas uratuje. Chodź, Ptycho, szybko. Tak, to musi być nasz ratunek. Ej, co to jest? Co to jest? I co, o co tutaj chodzi? Czy my możemy to dotknąć? Dobra, proszę, dawaj. Daj mi więcej serduszek, daj mi więcej serc. What? Ej, zostaliśmy otruci. Jestem chyba otruty, ja się bardzo. Co jest grane? Ej, z moimi nogami. Ej, co się odwala? Zamieniamy cały świat serca. Omega! To jest możliwe, to normalnie za mną serca się pojawiają. Ja nie wiem, ale spróbuj może wykopać to serduszko. Zobaczymy, co się wydarzy, okej? Co? Mam serce, stary, patrz ale to. Ale skąd ty masz takie serce? Ej, ja też mam takie serce. Wykop to, wykop ten blok, zobaczysz. Dobra, wykopię go. I dawaj, serduszko. Spróbujmy to zjeść na 3-4, uwaga, 3, 4. Wow! What? Mam 2 serca, let's go, to działa! Jak to jest możliwe? Ej, czekaj. What? Co jest grane? Villagerze, czy ty widziałeś, co ja zrobiłem? Zamieniłem wasze siano w sercowe siano. Z tym coś jest nie tak. No ewidentnie, ale to może przez to, że zostaliśmy zainfekowani serduszkami i możemy cały świat zmienić w serduszka. Super, ej, faktycznie, zobacz, to siano zamienia się w serca. A sprawdźmy, czy łóżko zamieni się w serduszko. Uwaga, zamieniło się. Dobra. Co jest? Dawaj, sprawdzimy, może jakieś skrzyneczki tutaj są. Ej, co jest? Grane. Co jest? Dlaczego to jest sercowa? Jakieś sercowe drewno tu jest i... Skąd ty to masz? Refile i kolejne serca, dobra, ja sobie te serca zjem. Uwaga, jedno, drugie. Mam 4 już serca. Rośniemy. Rośniemy w siłę, w takim razie spróbujmy zrobić crafting table. Udało nam się i postawmy go tu, żeby sprawdzić, czy możemy zrobić. Wow, pszenicę sercową. Czekaj, czyli, a będziesz mógł z tego zrobić chlebek ze sercami? No zobacz, czerwony sercowy chleb. Wow. Ja też mam dużo takich chlebków, mam 12, zjem je wszystkie. Jak zjesz, dostaniesz jakieś rzeczy i dodatkowe 2 serca. Dostałeś 2 serca? Chcę wam tylko przypomnieć, że najlepszy zestaw szkolny jest na Voyant Shop i niedługo zniknie ze sklepu, a szkoda, bo zawiera naprawdę przekozackie rzeczy. Najlepszy plecak premium, piórnik z pełnym wyposażeniem, zestaw śniadaniówka plus bidon, który bardzo łatwo się otwiera i zamyka, i wiele innych rzeczy. Wejdź na Voyant Shop i sprawdź. No dostałem, yo, ja też, i mam jeszcze regenerację. I jeszcze ale szybki kurz. Jestem, zobacz. Wow! Ile tutaj zmieniliśmy już serduszek, co tu się odwala? Nie wiem, ale mi się zdaje, że ten cały świat zamieni się w jedno wielkie serce. Dawaj, musimy wykopać całą tą pszenicę, żeby mieć więcej tego chlebka. Proszę, taką pszenicę jak najwięcej, miam. O tak, ale wiesz co, ja zrobię tutaj sobie może, deski, czy z tych desek będzie dało się zrobić przedmioty? Ej, da się, dobra. Ja robię w takim razie motykę i motyką łatwo będzie to rozwalić, zobacz jak ona idzie. O tak. O, szybciutko, dobra, mam już naprawdę bardzo dużo tego. Ej, co jest? To mi się coś zbugowało chyba. Okej, patrz, mogę wchodzić do tej pszenicy. Ej, ona jest chyba jakaś niewidzialna. Ej, uderzyłem się, sorry. Dobra, spróbujemy teraz zrobić może patyki i jakiś kilof. Co ty na to, żeby zrobić? Co?
To nie jest normalny kill-off, to nie jest kill-off z Minecrafta. To jest jakiś sercowy kill-off? Ej, what? To jest możliwe, to what? Co on niby będzie robił takiego? Dobra, słuchaj, biorę ten sercowy kill-off i sprawdzamy, co on nam daje. Oto! Ale zanim to zrobimy, to muszę wam pokazać nowy piórnik Voyantim, który jest już dostępny na sklepie, który możecie kupić się nawet pojedynczo. Do tej pory był dostępny tylko w zestawach, ale teraz możecie go również kupić osobno, więc sprawdzajcie, ponieważ ma aż dwie komory oraz tutaj takie specjalne dwa breloki Voyantim, które naprawdę są przyjazne. Zobacz, jak fajnie, jak łatwo się zamyka te komory. Jest tu nawet specjalna gumka Voyana, linijka Voyana i nożyczki, którymi nie da się przeciąć. Tak, bo mają specjalną metodę antycięcia. Zobacz, nie da się przeciąć, widzicie? Dlatego nic wam się nie stanie. Ten piórnik jest dostępny w zestawie oraz osobno. W zestawie oczywiście najbardziej się opłaca, więc zapraszam do kupowania całych zestawów szkolnych Voyantim. A ja jeszcze mam tutaj taki fajny plecak Voyana. Zobacz, jaki wygodny. Mogę w nim trzymać te wszystkie serduszka, które w tym momencie zdobędziemy. O, tak, ptycho. Dobra, to jak myślisz? Chowam te serduszka w moim plecaczku w tym momencie. Oczywiście. Zrobię masę tego chleba, żeby nam nie zabrakło go nigdy i sprawdzam ten kill-off, żeby zobaczyć, co on takiego robi. Okej. On jest taki fajny, tylko szkoda, że nie żółty. Ej, co jest? What? Co jest? Z każdego bloku wypadać teraz serce. Ej, ja to serce mogę dodawać. Oh my god. What? A czy jest jakiś limit serc? Czy ja to mogę wykopać tylko ograniczoną ilość? Mam nadzieję, że nie ma limitu serc i będziemy mieli milion serduszek. Ej, mam drugi pasek serc. To działa. Ale kozackie. Dobra, to jest mega super. Dobra, to ja zabieram w takim razie szybko ze sobą ten crafting table. I co, ruszamy może na jakąś przygodę? O, przygoda, tak. Lecimy, lecimy. Chodźmy sprawdzić, co na nas tutaj czeka. Czy są tu jeszcze jakieś skrzyneczki? Nie. Tutaj a może jest puściutko. A, jakieś drewienko by nam się przydało. Co tam jest w sumie? Wejdźmy z tam tej pustyni. Bo ja już jestem na tyle silny, że spokojnie mogę wyjść z tej pustyni. I odkryć jakieś nowe tereny, które sprawią, że będziemy mieć jeszcze więcej serduszek i staniemy się niepokonani. Co ty na to, ptycho? Za tym, ale to i to zobacz, po lewej stronie i przed nami jest dużo drzew. Ej, ale co to jest? Co to jest? No nie, znowu mi nie wychodzi. Co się dzieje? Nie wiem właśnie, ten długopis jest jakiś zepsuty. Myślę, że wiem, co ci pomoże. Trzymaj, to długopis Voyana. Długopis Voyana? Tak, długopis Voyana. I co, teraz będzie mi się lepiej pisało? Spróbuj. I co teraz? Każdy popełnia błędy, ale z długopisem Voyana ten błąd możesz naprawić. Wow, ten długopis ma gumkę. I ta gumka wymazuje twoje błędy. Właśnie, błędy. Cały czas nic mi nie wychodzi. Na to też mam sposób. Trzymaj, to zeszyty Voyana. Zeszyty Voyana? Tak, zeszyty Voyana. I co, teraz będzie mi się wszystko zgadzać? Spróbuj. Wow, jestem geniuszem! Wow! Długopis i zeszyty Voyana. Poleca Voyan. O co chodzi? To jest jakieś... Nie wiem, ale wygląda podejrzanie. Wygląda bardzo dziwnie. Jakiś biały budynek, którego normalnie w Minecrafcie nie ma. Chodźmy to sprawdzić i zobaczcie. Za nami pojawiają się serduszka. Ej, tych serduszek jest naprawdę mega dużo. Ale wiesz co, ten budynek, wiesz jak wygląda? Co wy... Ej, właśnie, właśnie. Ten budynek przypomina mi szpital trochę. A mi przypomina bardziej jakieś tajne laboratorium jakiegoś złoczyńcy. Ej, ale to jest wejście. Dawaj, spróbujemy wejść. Uwaga. O! Ej, co jest grane? To jest. Musimy zamienić 10 tysięcy bloków, żeby móc to odblokować. 10 tysięcy bloków to jest niemożliwe. Czekaj, może w crafting table znajduje się coś, co nam pomoże. Ej, co to jest? Kosa! Co to jest? Sercowa kosa! Ale czekaj, widzisz, co my do tego potrzebujemy? Jakieś specjalne przedmioty diamentowe. Tak, tak, ale tutaj widzę jeszcze. O, Heart Blaster! Heart Blaster! Co to ma To pewnie wyrzuca serca, ej, tak. Okej. Spróbujmy zrobić sobie może na samym początku siekierkę, super. I teraz rozwalmy sobie ten crafting. Ale długo się rozwala, dobra. Potrzebujemy cobblestone na pewno. A, czy da się rozwalić? O, tak! Let's go, dobra, ale sobie trochę oszukaliśmy. Oszukamy sobie, ale mamy już na mnie żelazko za free, co nie? I będzie można teraz zrobić masę kozackich rzeczy, które będą... co? Co jest ty? Ej, co jest? Ty widzisz to? Ej, co? Ej, co? Z
tego wypadają refile! Wow! I koksy, też wypadają! Koksy też! Ej, dobra, zamienimy to wszystko, całe te wszystkie liście. Dawaj, szybciutko! Te liście są sercowe i teraz będą dawały nam refile albo koksy, co nam bardzo pomoże, bo będziemy te... Ej, dzięki temu będziemy mieć naprawdę znacznie więcej życia, co jest grane! Patrz tylko to, ile tego jest! Ej, podoba mi się to. Dobra, zrobmy... Od razu zrobię, słuchajcie, patyki i może jakąś zbrojkę albo jakieś rzeczy związane właśnie z kopaniem. Takie podstawowe. Spróbujemy zrobić siekierkę lepszą. Okej, dziękuję bardzo. A czy łopata coś daje taka sercowa? Nie, nie ma sercowej łopaty. A spróbuj może jakiś mieczyk zrobić. Ej, sercowy miecz to byłoby w sumie nawet dobre. Oj, to atakują nas, pomóż mi szybko, musisz zrobić miecz. Mam sercowy miecz, stary, nie uwierzysz, jest. Pomóż mi, rozwalamy ich, patrz to. Dobrze. Pomagaj mi. Mam już dwa paski życia, o, kolejny rozwalony. Ten odcinek został przerwany, bo jak widzicie, ledwo daję sobie radę. Ten zestaw szkolny jest przeogromny. Zawiera wszystkie rzeczy. Wbijaj na Wojanshop i sprawdź, bo naprawdę warto. O tak. Ale czy to idzie? Czekaj, czy ty dostajesz serce za pokonanie ich? Nie. Ej, tak, tak, zobacz, wypadają serduszka. O tak. Ale kozacko. I teraz możemy podbić ten ich, tą miejscówkę. Ale w sumie, ja bym bardziej chętnie podbił tą miejscówkę. Oj tak, to tylko byłoby super. Potrzebujemy jeszcze, słuchaj, niecałe 9000 bloków, które zmienią się w serca. Nie. Wiesz co, to nam zajmie naprawdę bardzo dużo czasu. Tylko ja bym chciał się dowiedzieć, jak zdobyć te diamentowe serca, bo to są diamenty chyba sercowe. Wiesz co, mi się wydaje, że może powinniśmy pójść do kopalni i poszukać diamentów. I może to jest je dobry zamienimy pomysł. Na sercowe diamenty. Dobra, to w takim razie zabieram ze sobą ten crafting table, który nam się bardzo przyda. Wezmę sobie również ze sobą serduszka. Ej, mam 40 serc, ja te wszystkie serca sobie teraz zużyję. I będę miał 3 paski albo i więcej normalnie. Let's go! Wow, let's go! Ej, teraz tych serduszek tak dużo dostajemy, co jest grane! Super! Trzymaj, też ci podrzucę troszeczkę serduszek, zjedz sobie je, żebyś miał. Ja już mam 2 paski, ja też mam już dosyć dużo. Ej, dobra! Co? Zobacz! Ej! Co to robią diaksy? Ej, diamenty mamy, w których się wkopaliśmy! Dobra, i teraz spróbujmy zmienić te diamenty może w te sercowe diamenty. Prawdziwy sercowy diament! Sercowy diament, tycho, wow. To jest coś pięknego! Rozwalamy to! Dostaliśmy to! O, kolejny diament! Zobacz! Zobacz! Są diamenty sercowe, o to właśnie chodzi i teraz będę mógł... mamy aż... 12? Łącznie mamy 12, nie, może... mamy zombiaczek! Te kilofy wypadały, chyba więcej jeszcze tych sercowych wypadało dzięki temu kilofowi. Tak. Ten kilof ma chyba taką fortunę, ma po prostu szczęście na kilofie, wiesz? O to właśnie chodzi, dlatego zjem sobie chlebek kozacki i dodam sobie więcej serduszek, bo mogę, bo zobaczcie, ile tych serduszek mamy. Ej, i dawaj, biegamy tutaj wszędzie naokoło, żeby wszędzie serduszka dać, żeby dobić te 10 tysięcy, bo jeszcze trochę nam tutaj zostało, żeby te 10 tysięcy nabić. Ale jestem ciekaw, czy jest jakieś ulepszenie, które spowoduje, że będziemy zamieniać więcej bloków serca. Ej, właśnie, spróbujmy teraz w sumie zrobić... Ej, czekaj, czekaj, mam tutaj lamusa do rozwalenia. Chodź do lamusie, chodź do... Dawaj, pokonaj go. Jest, dobrze. I teraz idziemy dalej, bo ma zostałem jeszcze więcej serduszek. Tak, musimy znaleźć pająki i zrobić, słuchajcie, łuk. O, i w sumie strzały też nam się przydadzą. Tak, przydadzą się, dawaj, dawaj go. Mamy ponieważ, widzowie, jak tutaj widzieliście, ten kraw... nie patrzymy na ziomala. Nie patrzymy na niego, ten ziomal niech se tam stoi. Tutaj w tym momencie mogliśmy zrobić heart. Opa, co to jest? Kosa sercowa. Zróbmy to. Spróbuj to zrobić. Okej, zrobię. Uwaga, o, zrobiłem to. Co, ale co to daje? Czy to szybciej wykopuje? Ej! Ej, na hitanie! Szybciej wykopuje chyba. Wow! Już za chwilę wszyscy wrócą do szkoły. Co wybierasz? Przeżyć najlepszy back to school w twoim życiu z zestawem Voyant Team? Czy stracić tę szansę, ponieważ zestaw szkolny niedługo zniknie? Decyzja należy do ciebie, ponieważ jest to ostatnia szansa na zakup tego zestawu, a macie w nim naprawdę wszystkie najważniejsze rzeczy potrzebne do szkoły. Wow! Oj to! Odblokowaliśmy właśnie laboratorium! Ej, co? Jakim cudem? Nie! Dostaję informację na czacie, że laboratorium jest teraz nasze. Ej, to wszystko przez tą kosę. Ona w sekundę zniszcza, przerobiła wszystko na serca. Ojej, tylko uważaj, bo ona też zadaje obrażenia. Musimy wyjść na powierzchnię i ją przetestować. Dobra, ja zjem sobie, bo tutaj, oj, oberwałem dosyć mocno. Spróbujmy wyjść. Creeper, pod tobą uważaj, creeper. Dobra, dobra, już uciekam, patrzę, co robię. Szybko. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Wow! Stoi, co to zrobiłeś? Ej, to było za mocne, a spróbujmy jeszcze tam, uwaga.
Ciao, właśnie tak! O ale tak! Kozackie, ta kosa jest naprawdę świetna! Ta kosa daje mega mocne rzeczy i może... Ej, czekaj, może tutaj będą jeszcze jakieś diamenty! Ej, mam 23 serca, czaisz to? What? Ej, dobra, tutaj no. jesteś mocny, ja zjem sobie koksa. A ty masz 33! O tak! I patrz! Zjadłem i dostałem tyle dodatkowych serduszek, że to jestem w szoku w tym momencie. No i mamy to, zjem sobie tylko chlebek i patrzcie na to. Wchodzimy właśnie w tym momencie do tego laboratorium. Dzień dobry. Halo, czekaj. Halo. Ktoś tam jest, zobacz tylko po lewo. Robot horse jakiś, okej. Okay. Co to jest, jakiś robotyczny konik? Halo, mogę tutaj wejść. Halo, szybko, ej. Dzień dobry. O co to chodzi? Dzień dobry, co my tu możemy zrobić? Co to jest za miejsce? Puszczam nas państwo tutaj. O, to jest jakaś świnka, co ona robi? Dzień dobry, świneczko. O, zamieniłem tą skrzyneczkę. O, coraz więcej rzeczy. A co nam daje to na przykład? A ta świnka po co tutaj jest? Dobra, spróbujemy może, a może dam serduszko święce, może się zmieni. Ej, spróbuj, no. Nie, nie działa. Ale ona zjada chyba to serduszko. Nie, ty dostajesz po prostu to, no. Opa, tutaj jest Robohorse. Dzień dobry, panie Robohorse. Kim pan jest? Co jest z nim? Ej, co to jest? Czekaj, a może nakarmimy go, co? Ej! Ej, nakarmiłeś go? O, dobra, no to spróbuję, może było w tamtej wiosce, stare. Idziemy do tej wioski. O, mega, patrz, po wodzie chodzimy. W ogóle, widzowie, zobacz to, co odkryliśmy tutaj, widzu. Zobacz to. Ogromna jakaś piramida normalnie, tak. Której normalnie nie ma w Minecrafcie, nie? W Minecrafcie są jakieś piramidy, ale nie takie kozackie jak te. To jest przeogromna i na pewno znajdują się tutaj jakieś rzeczy do zupgrade'owania naszych serduszek. Zobaczymy, jak to będzie działało. Halo, czy tutaj piramida już nas wpuści? Dzień dobry. Ciekawe, czy możemy tam wejść, co nie? Ja nie mogę. Ja dalej trzymam ten zestaw szkolny. Chcesz potrzymać za mnie? Nie, lepiej nie, bo jest naprawdę ogromny. Nie czekaj i sprawdź. Pierwsza linia w opisie. No właśnie, kliknąłem przycisk. Oj, co jest? Co? Dostałem jakieś powiadomienie, że milion serc potrzebujemy, ale to chyba jest... Nie gadaj, nie. Że musimy milion serc, żeby to odblokować. Przecież to jest chyba jakiś żart. A czekaj, spróbujemy sobie tą kosą spróbować to odblokować. Czekaj, cyk. O, jestem ciekaw, ile dostaniemy serc. 3000! Dobra, ej! Przecież to będzie chwilę, zdamy radę. O, no, musimy to szybko zrobić. O, mega, mamy już 20 tysięcy. Dobra, ja zrobię po prostu tak. Po prostu wysoko się podbuduję i będę wszędzie strzelał serduszkami, żeby zdobyć ten milion. Co ty na to? To jest genialny pomysł, tylko proszę nie traf we mnie. Ej! Ała, dobra, to bolało. Blisko. Muszę się podbudować jeszcze raz i zrobić to trochę bardziej uważnie, bo trochę zepsułem to, dobra. A chyba, że to pożyczy mi dwa diaksy hertowe, to ja też zrobię sobie. O, no to jasne, że tak, bo mam akurat. Ej, crafting możesz mi rzucić. Ale tam jeszcze był, właśnie, możesz, dorzucę ci więcej i możesz zrobić tą torpedę. Dobra, rozrzucam cały świat serduszkowy, robimy. Ej, lecimy. To się zbugowało czy działa? Dobra, chyba działa, mamy 130 tysięcy. Tak. Ale potęga. Wow, dobra, ja też sobie robię taki. 170 tysięcy, ile tego rzucamy? 200 tysięcy, będziemy mieć milion serc na luzie. A tak. O, ups, co to zrobiłem? Oj, ale się zamienił, co? Yo, jak ten świat wygląda? Ej, to ja mogę zrobić przecież ten blaster sercowy. Ej, właśnie, pokaż, jak, w jaki potrzebujemy, sposób? Potrzebujemy do tego łuk. Masz no łuk? Ja i łuk mamy, bo zdobyliśmy przecież w tym, w jaskini. Potrzebujemy do tego diamenty i potrzebujemy, masz diamenty i potrzebujemy do tego patyki. No to spróbujmy, ja mi się wydaje, że na luzie. Opa, no ja widzisz? Mam patyki. Dobra, to pa, robimy najpierw zrób patyki. Sobie patyczki, masz diaksy i masz wszystko. Tutaj się robiło tak. Jak to było? Dobra, teraz tu to i teraz raz, dwa, trzy. O! Jest! Heart Blaster! Jak to działa? Oh my god. Spróbuj to wystrzelić. Coś czuję, że to będzie mocne. Słuchaj, strzelam. What? Co? Taka linia się robi z serc. Linia serc, autostrada serc normalnie. Dobra, to jest, ty strzelasz z blastera, a ja z tej kosy. Okej, okej. Ej, co jest? Co jest? Przestało mi działać to, czy co? Nie, no czemu? To no się działa. A, dobra. Ej, jest to zbugowane jakieś. Ale dobra. Działa, mamy pół miliona, dawaj, wbijamy. Dawaj, lecimy jeszcze. Dało nam tylko 50 tysięcy, więc będzie można sobie tutaj na luzie. O, jednym kliknięciem. A, co jest? Nie dodało mi się. O, co jest? Ale to szybko. O nie, to jest zbugowane. Teraz mi się wbije, dobra, patrz. O ty, znowu dobra. Tego brakuje. Ale to się nabija, słuchajcie. Mamy jeszcze tylko 40 tysięcy do zdobycia. I będzie można... Ej, ja zaraz ginę. Dobra, pa, my już prawie milion. Mamy jest! To!
Jest, jest, dobra, idziemy do tej fortecy i spróbujmy sprawdzić, co ona właściwie takiego nam daje. Wiesz co, nie? Mi się wydaje, że na pewno ten beacon, który był zamknięty w tej klatce, powinien się teraz odblokować. I co on daje ciekawego? Ja zbiorę tylko kilka serduszek, bo może one się przydadzą do tego beacona. I patrz, ja ogólnie mam już serce, ale tego jest dużo, słuchajcie. Wszystkie trzymam oczywiście w moim plecaczku Voyant Team, który wy też możecie mieć, wbijajcie na stronę voyantshop.pl. Sprawdzajcie również kozacki nowy piórnik, który ma aż dwie przegródki, w których znajdują się całe, wiecie, rzeczy potrzebne do szkoły, całe wyposażenie. I z tego co widzę, otworzyło się tutaj, otworzyło się wejście do tego miejsca. I tutaj Active Hair Train. O tak. Co? Zrobiłem jakiś aktyw. Co jest? Patrz, co się dzieje na dworze? Co się dzieje na dworze? O ja! Sercowy! Sercowy deszcz! Co tu się dzieje? Niestety straciłem te wszystkie serduszka, bo Ptycho mnie rozwalił. I teraz tyś ma milion serduszek, a ja mam tylko 1% serca. I dziś zrobię wszystko, aby pokonać Ptycha. W tym celu będę musiał kopać specjalne sercowe rudy, które dadzą mi bardzo dużo serduszek. Dzięki temu pokonam Ptycha. Oglądajcie cały odcinek. Już wielu wojowników Wojana zdecydowało się zakupić ten zestaw i zamieścili oni nawet swoje opinie, które możecie przeczytać na stronie podcast tym produktem. Na przykład pod zestawem mamy aż 5 gwiazdek. Niektórzy nawet dodają swoje zdjęcia z tymi plecakami. Na przykład pani Iwona napisała: syn zadowolony, aż były łzy szczęścia. Co? Wszystko tak jak z opisem produktów. Plecak pakowany, wszystko dopracowane w 100%. Jest to niesamowita ocena. Ale muszę wam coś zdradzić. Wcale się nie dziwię. Ten zestaw zawiera wszystkie najlepsze rzeczy z Voyant Team. Najlepszy plecak szkolny premium, który wygląda kozacko i jest naprawdę pojemny. Do tego zestaw śniadaniówka plus bidon. Jest również piórnik z pełnym wyposażeniem i masa innych rzeczy, ale uważaj, bo liczba zestawów jest ograniczona, a jak zniknie, to już nie wróci. Sprawdź na Voyantshop. Widzowie, ja mam tylko 1% serca, a Ptycho ma ich aż 3 staki, bo patrzcie, cały czas je je, a jak jesz serduszka, to stajesz się potężniejszy. Ej, Ptycho, naucz mnie być takim siłaczem jak ty, ja mam tylko 1% serca. No co ty, to ja mam tych serc 3 staki, jestem najbardziej kozakiem na całym świecie. Nie, dobra, to jest przesada. Dobra, ale to w takim razie ja jeszcze cię pokonam, zobaczysz. Jeszcze cię pokonam, patrz na to! Patrz na to, jak cię rozwalam! Patrz na to, ha. Ej, on mnie rozwalił jednym kliknięciem! Dobra, widzowie, nie no, obudziłem się tutaj z powrotem i powiem wam tak. Ja nie wiem, skąd on ma te wszystkie serduszka. Ja muszę się dowiedzieć, aby go pokonać. Jak on zdobył te wszystkie serca? Ja mam tylko 1%! Ja już wiem, w jaki sposób dowiem się o sekrecie Ptycha. Spójrzcie na to, mam tutaj niewidzialność, którą sobie zabiorę i będę go szpiegował w trakcie, kiedy on będzie jakimś cudem zdobywał te serduszka. O, zniknąłem i mnie nie ma. Idziemy obserwować Ptycha w takim razie. Ha, idę teraz zdobyć jeszcze więcej serc, bo te 3 staki to jest zdecydowanie za mało. Tak, dobrze, widzowie, dowiemy się jego sekret na zdobycie tych serduszek. Skąd on je niby ma? Przecież on ich ma 3 staki. To jest bardzo dużo. Tyle się nie da mieć normalnie w Minecrafcie. On je zdobył jakimś zakazanym sposobem. Ej, tutaj są te serca, muszę je wszystkie wykopać, żeby nie miał tońca ani jednego. Co jest grane? Skąd tutaj jest tyle serc? To są rudy sercowe i zobaczcie, z nich wypadają serca. Co? Wykopię je wszystkie. Ej, nie, to dlatego on jest taki bogaty w te serca. Ma aż 3 staki, bo wykopał je wszystkie. I dlatego... Ale superansko, mam tyle serc. Nie, dobra, ale mnie teraz zdenerwował, słuchajcie, może... O, nie, dobra, mam pomysł. On nie wie o tym, że ja mam swoją własną kopalnię, w której może te serduszka wyrosły. Nie wiem, bo nie sprawdzałem tego, ale wróćmy sobie do naszego domku razem za nim i będziemy udawać, że my nic nie wiemy. Mogę sobie skoczyć tak, oj, i mogę sobie tracić serduszka, bo mam ich aż tak dużo. Ta, stracić serduszka, a ja nie mogę nic zrobić, bo widzowie, jak tylko spadnę z najmniejszej wysokości, pokażę wam, to od razu ginę. Zobacz to, uwaga. Ja... nie, dlaczego to się stało? O, dobra, pojawiłem się z powrotem, dzień dobry. O, hello. I patrzcie na to, tutaj mamy zejście do mojej kopalni, do której bardzo długo nie schodziłem, więc może tam znajdują się te serduszka. Czekaj, weźmy sobie kilof i czy coś jeszcze możemy wziąć, może dębowe drewno? Nie, okej, tyle mi wystarczy, weźmy sam kilof i schodzimy na sam dół do wody, do wody. O, wow, patrz na to, tutaj jest tak dużo tych serc. Zobaczcie, tutaj są te serca i tutaj, i tutaj, i my je wszystkie sobie teraz wykopiemy. O, mega, zobacz.
Zobaczcie, to jest ten itemek, który dodaje nam serduszka. O tak, właśnie tak, udało nam się go zdobyć. I teraz, ej, nie mogę go zjeść. Dlaczego go niby nie mogę zjeść? Może go trzeba będzie jakoś usmażyć w piekarniku, wiesz o co chodzi, w piecyku. Dlatego wykopiemy sobie 8 kobla, weźmiemy sobie jakiś węgiel i przygotujemy się na to, żeby sobie usmażyć to serduszko i zjeść. I mam nadzieję, że wtedy będziemy mieć wystarczającą ilość, aby pokonać ptycha. Dlatego słuchajcie, ja tu zaczynam wykopywanie tych serc. Ej, one naprawdę bardzo fajnie wyglądają i jest ich tutaj bardzo dużo. Mamy już ich 12, czy to oznacza, że będę miał plus 12 serc? Ej, oby, bo jeśli tak, to ja nie wiem, to po prostu ptycho będzie zniszczone w sekundę. Dokładnie tak, okej, weźmy sobie jeszcze je tutaj. Ej, czekaj, ich tutaj jest masakrycznie dużo. Dobra, zabieram się do kopania, aby je wszystkie zdobyć, a potem pokonamy ptycha. Dobra, słuchajcie, wyszedłem z tej mojej kopalni i oj, bardzo dużo udało nam się uzbierać, bo aż 4 staki tych serc i straciłem niestety mój kill-off, bo nie wytrzymał, tak mocno go uderzałem. Dobra, patrzcie na to. Uwaga, bierzemy sobie piecek, bierzemy sobie tutaj serduszka. Ej, czekaj, co jest? Nie da, ej, dlaczego? Ej, nie działa! O nie, nie da się przepalać. Dobra, może to jest jednak jakiś inny sposób na to, aby zdobyć te zakazane serca. Może to się jakoś kraftuje. Spróbujmy skraftować coś takiego. Ej, co to jest? Blok serc? Czekaj, jak to wygląda? Blok serc zrobiłem. Wow, to jest prawdziwy blok serc i tego nie da się wykopać normalnie. Czekajcie, wykopię to w ten sposób. O, udało mi się. I czekaj, czy ja to mogę rozmienić albo spróbować zjeść? Czy ja to mogę... Nie, nie mogę tego zjeść. A czy mogę to zmienić z powrotem na serca? Mogę. Dobra, czekaj, sprawdźmy w craftingu, co możemy skraftować. Ej, co to jest? Heart food, czyli jedzeniowe serce do jedzenia. Czekaj, spróbujmy to zrobić. Wrzucę sobie to tutaj, okej, okay. I zrobiłem heart food. I czy to oznacza, że jak to zjem, dostanę pierwsze moje serce w życiu? Sprawdźmy to. Jemy to, let's go. O tak, patrzcie na to. Dostałem całe jedno serce. I teraz staliśmy się potężniejsi. Ptycho jeszcze nie wie, że my go pokonamy. Słyszałeś, Ptycho, rozwalę cię. Rozwalę, nie masz ze mną szans. Zobacz, mam teraz dużo więcej serc. Mam bardzo dużo więcej serc. Co ty robisz? Uspokój się. O, widzisz, pokonałem ciebie. O nie, dobra widzowie, jednak nie miałem dużo serc, bo miałem tylko jedno. Jestem jeszcze za słaby, ej, czekaj. Zginąłem i straciłem moje serce. Nie, dobra, mam tego dość. Robię teraz tych serc bardzo dużo. Patrzcie na to, mamy aż 16 jedzonka, ale to za mało. Potrzebujemy więcej i jeszcze to 21 serc, to będzie już ultra potęga. Zjedzmy sobie te serduszka w takim razie. O tak, zobaczcie jak dużo ich jem. Om nam 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 nam. I robię się teraz potężny. Z tego co Ptycho mówił, ma chyba z jakieś 3 paski tych serduszek, ale spokojnie, bo my będziemy mieć więcej od niego i go pokonamy. Czekaj, patrz na to. Mamy drugi pasek serc nam się robi. Czy wy to widzicie? Ale to super kozacko wygląda, no nie mogę. To jest przepiękne, jak masz tyle serc. To w taki sposób można przechodzić Minecrafta, możemy nawet Ender Dragona zniszczyć. Nikt nas nie powstrzyma. O, dobra widzowie, udało mi się już zrobić 4 pasek serduszek. Więc teraz oficjalnie możemy pokonać Ptycha. Wezmę sobie nawet w tym celu kill-off, bo niestety nie mam nic innego, ale pokonam go z tym kill-offem. Więc słuchajcie, odkładamy sobie nasze serduszka. A tutaj je wrzucę, co tam. Teraz go rozwalę. O, zobaczcie, on się nie spodziewa. Zniszczę cię! No zostaw mnie, co ty robisz? Myślisz, że mnie tym kill-offem pokonasz? Nie masz takich szans! Tak, jasne, że cię pokonam, bo mam 3 paski serc, zobacz. O, bij mnie, no, bij mnie. Ja będę ciebie bił z łapki, co teraz pewnie padniesz. Nic nie robisz, patrz to, rozwalam cię dalej. Ha, 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 chodź tu. Nie, dobra, dobra, ja gdzie mu to tak by się może, tak by się może. Dobrze ci masz tak. Zakaz wchodzenia do mojego domu. Jak to zakaz wchodzenia? Już cię zaraz rozwalę, jestem bardzo blisko do rozwalenia ciebie. Ile ci zostało serc? Mi zostało 2 paski, ale jeszcze raz mnie uderzysz, to wyciągnę moją tajną broń. Więcej. O, jaką dobra. Tajną, ej, jaką to tajną jest broń? Mój koniec, stoi to moje piski sercowy miecz się teraz rozwali. Co to jest? Ej, to chodź jest jakiś tutaj, sercowy miecz. Już cię złapię. Skąd on wziął taką potężną broń? Nie, dobra, nie mam sercowego miecza. Już cię mam cię, o nie, ile on bije, ała, on za dużo bije, on za dużo bije, widzowie, nie mam szans. Nie mam szans. Nie, dobra, ej, co, o co tutaj chodzi, słuchajcie? Skąd on wziął taką broń? Przecież to jest, i znowu mam tylko 1% serc. Nie, ale on mnie teraz zdenerwował, słuchajcie. Muszę sprawdzić, jak robi się sercowy miecz. Czekaj, czy normalnie miecz się robi w ten sposób, patrz.
zobaczcie, dwa drewienka ustawione i patyk. Ale sercowe, ej, co to jest? What? Basic Heart Sword. To jest Basic Heart, what? Kill off sercowy, łuk sercowy, motyka sercowa i łopata. I jeszcze siekierka, i jeszcze, czekaj. Ale on miał jakiś inny miecz, chyba był potężniejszy. Wow, to jest ten miecz, który miał ptycho. I on zadaje aż 12 obrażeń. Co? Dobra, spójrzcie, robi się go z bloków serc. Na szczęście, my tutaj mamy tych serc jeszcze bardzo dużo, więc czekajcie, weźmy sobie, słuchajcie, drewno, dębowe deski, wrzućmy sobie je tutaj i słuchajcie, zaczniemy robić właśnie to w ten sposób. Najpierw spróbujmy zrobić... Ej, co? Ej, heart food. O nie, czekaj! Ja zrobiłem za dużo heart food, a to jest potrzebne tylko heart, zwykłe serce, zobacz. O tak, i teraz z tego będę mógł to zrobić. Yo! Mamy sercowy miecz w tym momencie, ale jest przepotężny, ale ja jestem bardzo ciekaw, jak się robi sercowy kill off. A spróbujmy zrobić sercowy kill off z bloków. Czy to się w ogóle da? Uwaga, dobra, zróbmy coś takiego. Teraz tak. Nie da się, dobra, ale na szczęście z tego można zrobić sercowy kill off z tych zwykłych serc. O tak, mam to. To czy jesteś w swojej bazie? Może jestem, a co? Słuchaj, chcę ci powiedzieć tylko jedno. Dzisiaj moja baza będzie niezniszczalna, bo cała będzie w sercach. Ej, ty chyba oszalaj, skąd ty masz tyle serduszek ptycho? Bo jestem najlepszym graczem Minecrafta. Ej, ty będziesz miał cały skin zrobiony z serc, to jest za mocne. Nie, dobra, jeszcze ci pokażę. Jeszcze cię pokonam, ptycho. Okej, słuchajcie, to mam tego dosyć, słuchajcie. On jest za silny, on jest za potężny. Zrobię kolejne tutaj rzeczy i przetestuję te itemki, które tutaj można zrobić. Patrz, mam siekierę potężną sercową. Jak to szybko kopię? Ło... Nie, to skopię w sekundę. Dobra, jestem już w tej kopalni i... O, jadźcie, zobaczcie, jak ten kill off szybko kopię. Co to jest? Ale to jest przepotężne. Przecież to jest coś pięknego. Oj, znalazłem serduszko. Dziękuję bardzo. What? Co tutaj jest? Ale co to w sumie jest za podejrzana jaskinia? Tutaj są jakieś stalagmity, stalagnaty i jakieś inne rzeczy. O, ale satysfakcjonująco to spada. I patrzcie, jak szybko możemy to kopać. Ale tutaj w sumie nie ma żadnych serc? Co to jest? Czekaj, czy ja znalazłem źródło serca? Źródło życia? O, ja cię tak! Znalazłem źródło serc! Zobaczcie, ile tego jest! O, ja nie mogę, to są wszystkie bloki serca i zobaczcie, ile my ich mamy. 19, przecież z tego można zrobić... O, ja 400 serc! Będziemy mieć najlepszy kill off na świecie! I najlepszy... Nie kill off. Miecz najlepszy na świecie! Zobaczcie, jak tego tutaj jest dużo! Ej, a czy da się zrobić diaksową sercową zbrojkę? Ej, to było by przepotężne, musimy to wszystko przetestować. Dlatego wykopmy sobie masę tych sercowych rzeczy, aby potem zniszczyć ptycha. Mam nadzieję, że nam się uda. Dobra, już prawie mamy wystarczającą ilość, będziemy mieć stack bloków. On z nami nie będzie miał szans. Dobra, udało nam się, teraz wracamy na górę do naszego domku. O tak, wróciłem już tutaj i zaczynamy nasze piękne tutaj robienie, zbrojenie się. Zobacz to, mam to. Mam ten przekozacki miecz, który miał też ptycho. I czekajcie, bo sprawdzimy, czy da się zrobić zbrojkę sercową. Nie, niestety nie da, ale to byłoby przepiękne. Okej, no to co, zostało nam już tylko zrobić bardzo dużo serc i pokonać tego lamusa. Haha, ale my tego mamy. Czekaj, sprawdźmy. Co jest grane? Ptycho, co ty robisz? Co to jest? Co? Robię zamek serc, żebyś nigdy więcej nie szedł do mojego domku. Ej, dobra, ty oszalałeś. To jest prawdziwy zamek serc. To jest za mocne, ptycho. Ja wiem, ale muszę się uzbroić, bo ty jesteś coraz silniejszy. Nie podoba mi się to. Patrz, ptycho, co nawet mam w tym momencie. Ha, ha, ha. Co? Ty masz ten sam miecz, co ja? Jak ty go zdobyłeś? No poznajesz nie. To, poznajesz to. I mam nawet siekierkę, która wykopuje drzewo w sekundę. Patrz to, uwaga. Sekundę, co? sekundę. No, może ale dwie sekundy. Ale ty jesteś dobry. Nie. Dobra, całe szczęście mam jeszcze tajną broń, o której ty nie wiesz. Jaką tajną broń? Dobra, przekonamy się, słuchaj. Idę się zbroić w takim razie. Nara. Okej, okay, a my oczywiście jak się będziemy zbroić? Po prostu będziemy jeść serca, żeby mieć ich cały ten pasek, który tutaj widzicie. Najlepiej do sufitu. Mam nadzieję, że nam się uda. Widzowie, zjadłem chyba z dwa staki serc i zobaczcie, mam tutaj nie wiem ile tu jest pasków. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, dziesięć, może nawet więcej. I teraz jesteśmy gotowi na to, aby pokonać ptycha i będzie... czekaj, co on ma w ręce?
Ej, o co chodzi? To jest jakaś sercowa tarcza. Nie, dobra, ej, na to się nie spodziewałem czegoś takiego. On może mnie pokonać z tą sercową tarczą. Nie, ja muszę mu ją wykraść. Czekajcie, weźmy tutaj sobie kolejną podkę na niewidzialność. O tak, i słuchajcie, wypiję ją sobie, żeby stać się niewidzialny i mu ukraść tą tarczę. Czekaj, czy on ją tutaj gdzieś ma? Ej, zostawił ją. Muszę sobie troszeczkę powiększyć moją bazę. Dobra, niech on sobie ją powiększa, a my, słuchajcie, wkradniemy się do jego domku i może to tutaj gdzieś trzyma tą tarczę zakazaną. O tak, ma tutaj tą tarczę, patrz, zabrałem ją. Czy ma jeszcze jakąś drugą? Nie, to jest jego jedyna tarcza. I teraz ja ją będę miał, zobacz jak ona przekozacko wygląda, co ona daje. Ej, ona normalnie może cię chronić. Ej, tym razem ptycho nie ma ze mną szans. Dobra, wracam sobie do domku jak gdyby nigdy nic. I mam 4 paski serc, dobra. Teraz, słuchajcie, pojawię się. Chyba jestem gotowy na walkę z ptychem, bo mam już naprawdę wszystko najpotężniejsze jak się da. O, ptycho, jesteś gotowy na walkę? Co? Oczywiście, że tak. Pokonam ciebie bez żadnego problemu. No nie wiem, bo spójrz na to. Uwaga. Skąd ty masz moją tarczę? To jest moja tarcza. Tak, no już jest moja od teraz. Wykradłem ci ją, rozwalę cię, ptycho. Chodź to. Nie masz ze mną szansę, nie mogę ciebie uderzyć. Co? Ty jesteś za silny na mnie. Ty jesteś taki słabiak. Patrz na to, jak ja od... Dostaję tak mało HP. Ja mam jeszcze 5 pasków. A nie, 10. Co? 10 pasków przynajmniej. Ale ty jesteś mocny. Skąd ty masz tyle serc? Już cię prawie rozwaliłem. Ile ci zostało serduszek? Pewnie jakiś jeden pasek, co? Zostało mi bardzo mało serduszek, ale wiesz co? Cały czas mam jeszcze asa w rękawie. Jakiego niby asa w rękawie? To jest niemożliwe, że masz asa w rękawie, bo cię zaraz pokonam. Patrz to. Ale nie, ci nie, robię. Nie. Ale o ci nie. robię. Mój ale ci robię. Pomóż mi, pomóż co to jest? Mi. Co to jest? Herd boss, o co chodzi? What? Atakuj my, Wojana, atakuj go! Co to jest? To jest sercowy boss jakiś! Ej, on jest przepotężny, on mnie goni, ratunku! Aha, niech cię pokona! Nie, ja tak się łatwo nie dam, słuchajcie, na tego bossa. To jest sercowy boss, którego będę musiał zniszczyć. Dobra, chodź tu, bossie! Nie, nic nie mu nie zadaje. Nie masz żadnych szans! Jak mam go niby pokonać, jak ja mu nic nie mogę zadawać? O, walnąłem go raz. Jak ty go walnąłeś? To jest niemożliwe! Nie, ja wiem, co będę potrzebował. Ja będę potrzebował łuku, widzowie. Muszę zdobyć łuk sercowy. Tak! Dobra, muszę to skraftować jakoś, słuchajcie. Mamy tutaj serca i mamy tutaj różdżkę. I patrz na to. Sercowy łuk! Właśnie tak. Ło, jaki potężny. Patrz. O tak, rozwalę tego twojego bossa, bo mam sercowy łuk, tycho. Skąd ty masz taki łuk kozacki? Zostaw mojego zwierzaczka. Jest, ale to działa fajnie. Patrz jak go obijam, let's go. Co, czyli jak tego pokonasz, to pokonasz też również mnie. No właśnie, już cię prawie mam. I ostateczny cios. Jest, dobra, tycho, pokonany. Jak i teraz ty to zrobiłeś? Zostałeś tylko ty. Chodź tu, rozwalę cię tym łukiem również, uwaga. To jest mój koniec. Wow, ale to są mocne serca, patrz. Normalnie serca lecą w ciebie. Udało nam się, widzowie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.